Przedszkolu numer 5 stuknęło już 25 lat. W czwartek zorganizowano okolicznościowe uroczystości. Ćwierć wieku temu przy ulicy Komorowskiej oddano do użytku kolejne przedszkole w mieście. Od tych wydarzeń minęło właśnie 25 lat. W minionym tygodniu w placówce, gdzie znajduje się także jedyny w mieście żłobek, obchodzono rocznicę powstania przedszkola, które doczekało się własnej nazwy. Od 2 września 2002 roku w nowo wybudowanych pomieszczeniach przy naszym przedszkolu zaczął funkcjonować żłobek, który po roku działalności został dołączony do przedszkola. Oprócz tego mamy jeszcze oddziały zamiejscowe w Karpicku, Adamowie i Starej Dąbrowie. Przez te minione 25 lat przez nasze przedszkole przewinęło się 3225 dzieci z różnych roczników. Przedszkole spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczą i wychowawczą wobec dzieci, dlatego tak bardzo ważny jest rozwój dziecka we wszystkich sferach jego osobowości. Aby rozwój dziecka przebiegał w pożądanym kierunku, jego nieodzownym elementem jest kompetentna, przygotowana merytorycznie i pedagogicznie kadra nauczycieli. Bardzo dużą rolę odgrywa też baza i wyposażenie przedszkola oraz współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym i rodzicami. Z okazji jubileuszu życzymy dzieciom wielu radosnych i beztroskich chwil spędzonych w przedszkolu, a nauczycielom, opiekunom i całemu personelowi zadowolenia z wykonywanej pracy. Ze składek Rada Rodziców w ostatnim okresie czasu za kwotę 8 tysięcy złotych dokonała zakupu częściowego wyposażenia ogrodu przedszkolnego. A dziś chcemy ofiarować zestaw baśni i bajek, które wzbogacą przedszkolną bibliotekę. Wręczając te skromne bukiety kwiatów, pragniemy podziękować pani dyrektor i pani wicedyrektor za dotychczasową współpracę i życzymy dalszych sukcesów. Uchwała Rady Miejskiej 26 października 2006 roku w sprawie nadania przedszkolu nr 5 z oddziałami dla dzieci zdrowych do lat 3 w Olsztynie, ulica Komorowska 4, imienia Słoneczna 5. Paragraf 1. Przedszkolu nr 5 z oddziałami dla dzieci do lat 3 w Olsztynie, przy ulicy Komorowskiej 4 nadaje się imię Słoneczna 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Olsztyna w co niniejszym czynie. Pozwolimy sobie wraz z panią Tuchocką na ręce pani dyrektor przekazać wiązankę kwiatów oraz stosowną uchwałę. Oprócz przemówień, życzeń, gratulacji oraz prezentów w trakcie przedszkolnej uroczystości nie mogło i oczywiście nie zabrakło występów artystycznych maluchów, a więcej migawek ze Słonecznego Przedszkola w skróconej relacji w dalszej części programu.
świci, stoi jarzębina, a gałęzie ma połamane. Kto ci jarzębino gałęzie połamał? Szeregowiczka z krawkami. Wyprostowała babka gałęzie, przewiązała, opatrzyła, a jarzębina powiada. Dziękuję babciu, powiedz, tam chciała mieć. Zamyśliła się babka. Wszystko niby mam, chyba tylko wnuczka by mi się na stare lata przydała. I poszła do domu. Przychodzi do swojego domu, patrzy, na progu siedzi dziewczynka w czerwonym fartuszku w białe groszki, w czerwonych butkach i czerwonej chusteczce na głowie. Kto ty jesteś, dziewczynko? Jestem twoją wnuczką. A jak ci na imię? Jarzębinka. Ucieszyła się babka i wprowadziła wnuczkę do domu. Rano babka wstała i rzekła. Idę z polem, jarzębinko. Ty pozostań, nie odchodź nigdzie. Zostawiła babcia jarzębince pierniczków, orzeszków, miodu i poszła. Siadła jarzębinka przy oknie, patrzy, a tu łabędzie lecą. Dała im jarzębinka pierniczka. Za łabędziami przybiegły wiewiórki. Jarzębinka dała im orzeszków. Odleciały łabędzie, obdarowane orzeszkami wiewiórki pobiegły, chwiejąc puszystymi ogonkami, a z lasu wytoczył się na krzywych łapach wielki, bury niedźwiedź. Ja lubię z tym spacer, to jarzębinka. Upomina się bury niedźwiedź. I jarzębinka oddała burymu niedźwiedziowi resztę swego miodu. Nagle wychylił się z lasu szary wilk. Chodźmy na spacer, jarzębinko. Nie mogę, wilku. Babcia mi nie pozwoliła. Wyjdź tylko na próg. Prosi wilk. Wyszła jarzębinka na próg, a szary wilk sam jarzębinkę. Ja jej powlów ją do lasu. Wraca babka do domu. A tu jarzębinki nie ma. Pobiegła do lasu i woła. Jarzębinko, gdzie jesteś? Jarzębinko, gdzie jesteś? A do babki przybiegły wiewiórki, przyleciały łabędzie i bury niedźwiedź. Wszyscy szukają i wołają. Jarzębinko, gdzie jesteś? Jarzębinko, gdzie jesteś? Aż wreszcie z bardzo daleka, za mórz i za gór, rozległ się cieniutki głosik. Jestem tutaj, u szarego wilka, w podziemnej jaskini, chcę do domu.
Rzuciła się babcia w stronę, skąd dochodził głos Jarzębinki. Już idę, biegnę do ciebie! Nagle zastąpiło jej drogę morze. Siadła babcia na brzegu i rozpłakała się żernie. A oto nadleciały łabędzie. Będzie babkę między siebie i przeniosły przez morze. Spieszy babcia dalej, a tu zagrodziła jej drogę wielka strona góra. Siadła babcia na kamieniu i zalała się łzami. Ale już na pomoc spieszą wiewiórki. Wzięły wiewiórki babcie pod rękę i zaczęły z nią wspinać się na górę. I oto babcia już stoi przed jaskinią. A wejście do jaskini przywalone jest wielkim głazem. Próbowała babcia głaz poruszyć, ale nie może mu dać rady. Siadła więc i zapłakała. Wtedy zjawił się bury niedźwiedź. Nie płacz, babciu, pomogę ci Jarzębinkę uwolnić. Zebrał niedźwiedź całą swą niedźwiedzią siłę i w jednej chwili odwalił głaz u wejścia do jaskini. Weszła babcia do jaskini, złapała Jarzębinkę i biegnie z nią do domu. A wilk w tym czasie był na polowaniu. Gdy wrócił do jaskini i zobaczył, że Jarzębinki nie ma, puścił się za nią w pogoń. Pędzi wilk i już za chwilę je dogoni. Strasznie zdyszana dopadła babcia z Jarzębinką do lasu, tam, gdzie rośnie stara jarzębina. Płacze babka. O biada, wilk nas dogania. Pochyliła gałęzie jarzębina i jak namiotem okryła babcię z wnuczką. Przebiegł wilk i wcale ich nie zauważył. Poszła babka do domu, jarzębinka poszła do domu, a szary wilk został z niczym. Tak!